Wam pokażę, jak zmienić język klawiatury na Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Pierwsze co robimy, to przechodzimy do jakiejkolwiek aplikacji, która wykorzystuje klawiaturę. Może być to po prostu przeglądarka. Na samym przyciągiem klikamy tą zębatkę, języki, dodaj klawiaturę, damy sobie, nie wiem, Acholi, gotowe, albo nie, jak mi się należy pokazać, damy sobie Adamawa, gotowe, jak widzicie mamy teraz tutaj też i teraz jeżeli przejdziemy do Google, to klikając, przytrzymując tą ikonkę globusa, możemy zmienić na Adamawa, albo klikając też dwukrotnie po prostu, albo raz, możemy zmienić klawiaturę. No i się niczym nie różni, więc no nie widać tego, ale możemy też po prostu przytrzymać i kliknąć, albo usunąć. Przechodzimy ponownie do ustawień Polski. Tutaj klikamy ten ołówek i usuwamy. To tyle. Jeżeli Wam pomogę, zostawcie lajka oraz subskrypcję. Jeżeli macie więcej pytań, śmiało piszcie w komentarzach.